Dobry wieczór Państwu. Ciąg dalszy rozmowy na temat podatków. Gościem rozmowy przy oknie jest Sabina Moczko-Wdowczyk, doradca podatkowy, jednocześnie ekspert opolskiej loży Business Center Club. Witam Panią ponownie. Dzień dobry. Wczoraj wspomnieliśmy tylko, że na tym spotkaniu z opolskimi przedsiębiorcami zrzeszonymi w ramach opolskiej loży BCC zwracała Pani uwagę na pułapki podatkowe. Wczoraj żeśmy nie wymienili ich, ale czy może Pani wymienić, jakie konkretne pułapki, na co przedsiębiorcy muszą koniecznie zwrócić uwagę? Tych pułapek jest dużo, ale takie wybrane zagadnienia, na które można zwrócić uwagę, to chociażby taka zmiana regulacji dotycząca zbycia, opodatkowania dochodów albo przychodów ze zbycia samochodów, które były przedmiotem leasingu. To jest przepis zmieniony rok temu. Trzeba pamiętać o tym, że obecnie, jeżeli samochód stanowił koszt uzyskania przychodów, czyli jakby przedsiębiorca zaliczył bieżące raty leasingowe w koszty uzyskania przychodów, to kiedy później wykupi ten samochód z leasingu, to jakby niezależnie od tego, co się podzieje, będzie musiał opodatkować ten przychód z tego tytułu jako przychód z działalności gospodarczej. Wcześniej, jeżeli się wykupiło ten samochód, nazwijmy to, do majątku prywatnego, to można było po jakimś czasie przychodu nie opodatkowywać jako przychód z działalności gospodarczej. W tej chwili ta regulacja się zmieniła. Ona dotyczy samochodów nabytych od 2022, będących przedmiotem umowy od 2022 roku. Czyli taki niuans, na który trzeba zwrócić uwagę. Ważne pułapki dotyczą też takiego popularnego rozliczenia. W tej chwili wielu przedsiębiorców z niego korzysta, tak zwanego CIT-u estońskiego. To jest takie nowe rozwiązanie, które zostało wprowadzone zasadniczo 2 lata temu, aczkolwiek one popularne stało się dopiero w ubiegłym roku, czyli w roku 2022, które sprowadza się do tego, że przedsiębiorca, który musi prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej, płaci podatek dochodowy dopiero wtedy, kiedy wypłaca dywidendę. Czyli jakby rozwiązanie pozwala na inwestowanie środków i nieopodatkowywanie dochodów na bieżąco. Natomiast trzeba pamiętać, że ustawodawca ujął tam pewne regulacje dotyczące tak zwanych ukrytych zysków, albo tak zwanych dochodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, gdzie ten podatek może wystąpić także na bieżąco. Czyli jakby zasadniczo rozwiązanie sprowadzające się do tego, że podatek płacimy dopiero wtedy, kiedy wypłacamy dywidendę. Niemniej jednak, jeśli wystąpi zdarzenie typu ukryty zysk, tym może być na przykład udzielenie pożyczki udziałowcowi przez spółkę, to trzeba taki podatek zapłacić na bieżąco. Standardowo na zwykłym rozliczeniu, nazwijmy to, przedsiębiorców, otrzymana pożyczka nie stanowi przychodu. Skutki podatkowe wywołują płacone odsetki, a w rozliczeniu CIT-u estońskiego sama pożyczka. Więc jakby trzeba uwzględnić te takie niuanse dotyczące tego rozliczenia. Taka częsta pułapka, można powiedzieć, o której się zapomina, to, że podatek dochodowy i podatek VAT rządzą się troszeczkę innymi regulacjami. Jak na przykład w podatku dochodowym ktoś prowadzi działalność gospodarczą i równocześnie posiada, nazwijmy to, zasoby w postaci nieruchomości, które wynajmuje w ramach tak zwanego majątku prywatnego, najmu prywatnego, o czym jeszcze zaraz wspomnę, co do zasad rozliczenia tego, to do tego za sekundkę wrócę, to często osoby zapominają o tym, że na gruncie podatku VAT to spełnia łącznie definicję działalności gospodarczej. Czyli w podatku dochodowym można prowadzić, nazwijmy to, działalność gospodarczą, na przykład jakąś handlową czy produkcyjną, i oprócz tego mieć tak zwany najem prywatny opodatkowany ryczałtem. Natomiast na gruncie podatku VAT jedno i drugie spełnia definicję działalności gospodarczej. Teraz jeżeli na przykład wynajmuje się komuś nieruchomości na cele działalności gospodarczej, będąc równocześnie podatnikiem podatku VAT z tytułu tej podstawowej działalności gospodarczej, to ten najem musi być też opodatkowany podatkiem VAT. Czyli w PIT-ie mamy dwa źródła przychodów, działalność gospodarczą i tak zwany najem prywatny, a w podatku VAT jedno i drugie spełnia definicję działalności gospodarczej, zatem trzeba płacić VAT od tego najmu, w cudzysłowie, prywatnego na gruncie podatku dochodowego. Jeżeli to jest najem na cele mieszkaniowe, to się nic strasznego nie dzieje, bo tam i tak nie ma VAT-u, bo to jest opodatkowane, to jest zwolnione z VAT-u, ale jeżeli to jest najem na działalność, no to tu może wystąpić zaległość podatkowa. Czy Pani wie, ile jest w Polsce podatków?
Musiałabym policzyć. Bo wie pani, i podatek od deszczówki. Tak, to i to zdaje się będzie teraz bardzo bolesne. Tak. Dlatego, że wielu zapomniało o tym podatku i będzie musiało zapłacić za 5 lat i jeszcze z odsetkami. Podatek od starych samochodów będzie Polska musiała wprowadzić, bo to jest jedno z kamieni milowych. Wie pani, wciąż nie mogę zrozumieć, czy w Polsce nie ma ludzi, ekspertów, znawców, ekonomistów, którzy w końcu by siedli, zamknęli się na miesiąc i ten system podatkowy, jeśli nie uprościli, to przynajmniej skondensowali, żeby było wiadomo, czego gdzie szukać. Otóż zmiany w prawie podatkowym to jedno z kluczowych reform zapowiadanych w Polskim Ładzie. No i możemy się pokusić dzisiaj, czy to się sprawdziło, czy nie. Czy faktycznie nastąpiło uporządkowanie przepisów. Odsyłam do najnowszego Newsweeka. Tam jest rozmowa z ekspertem, który mówi, że ta reforma miała być kołem zamachowym nowego systemu podatkowania osób fizycznych, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że przygotowano je pod wyborczy rok, żeby ludzie odczuli benefity Polskiego Ładu. Środowisko doradców podatkowych ostrzegało, żeby nie iść tą drogą. Podziela pani tę opinię? Zdecydowanie tak. Aczkolwiek ten pierwotny Polski Ład to już w ogóle nie jest to, co teraz, tak? Dlatego, że było tyle zmian, jeśli chodzi o opodatkowanie głównie osób fizycznych, że praktycznie odeszliśmy od tego, co było w pierwotnym rozwiązaniu. Także tak, to jest prawda. Są pewne pozytywy, to nie można tego powiedzieć, że nic się nie zmieniło pozytywnie, ale jest też dużo takich kwestii ewidentnie negatywnych. To teraz przejdźmy do tej przyjemniejszej części, bo fiskus nie tylko zawiera, ale też oddaje, co jest bardzo interesujące. Tak. Emeryci i renciści dostaną dodatkowe pieniądze wynikające z dwóch zmian. Właśnie tego ładu, który był skonstruowany tak, żeby teraz w roku wyborczym tę grupę wyborców jakoś obłaskawić, no i z waloryzacji. Tak. To znaczy, jakby pierwsza kwestia dotyczy tego, że zostały mocno podniesione progi podatkowe, czy właściwie próg podatkowy, czyli jakby pierwszy próg podatkowy to 120 tysięcy i do pierwszego progu łącznych dochodów stosujemy niższą stawkę, która pierwotnie wynosiła 17 i została zamieniona na 12%. Czyli fiskus pobrał więcej i teraz będzie zwracał. Tak, ale personalno rocznie dokładnie tak, czy jakby będzie zwracał, dlatego że przez pierwsze pół roku pierwszy próg to było 17%, a od drugiej połowy roku pierwszy próg podatkowy to 12%, czyli faktycznie, jeżeli ktoś nie przekroczył tego progu, tak, czyli 120 tysięcy, to faktycznie dostanie zwrot. Ale trzeba jednej rzeczy pamiętać, o której ministerstwo często nie mówi, o tym, że oprócz tego, że obniżono stawkę podatkową, to wprowadzono nieodliczalną składkę zdrowotną. I to jest bardzo ważna rzecz, o której się często zapomina, dlatego że faktycznie pierwszy próg podatkowy to po pierwsze więcej, 120 tysięcy. Zmieniła się kwota wolna, o której też jeszcze wspomnę, bo ona w tej chwili wynosi 30 tysięcy, więc jest to faktycznie większa kwota. Część osób w ogóle przez to nie zapłaci podatku, ale wszyscy zapłacą składkę zdrowotną, dlatego że kiedyś składka zdrowotna w większości była odliczana od podatku, a w tej chwili się jej nie odlicza. Zasadniczo część przedsiębiorców może określone kwoty odliczyć, ale nie dotyczy to osób na umowie o pracę albo emerytów czy rencistów. Więc oni muszą dopłacić te 9%. Czy pani ma wiedzę, czy rząd w końcu wypowiedział się na temat podatku od trzynastki? Tak. To zostało rozstrzygnięte rozporządzeniem ministra finansów. Trzynastka nie jest opodatkowana. Tak samo jak czternastka też nie jest opodatkowana, ale uwaga, ta składka zdrowotna występuje, więc trzeba o tym pamiętać, dlatego że ministerstwo, bo to jest składka, czyli nie podatek, aczkolwiek można na ten temat dyskusję prowadzić. Niemniej jednak zasadniczo składka zdrowotna nie jest podatkiem, a zatem ona występuje. Strasznie dużo pracy musi pani mieć teraz. Teoretycznie pewne rzeczy upraszczają programy, ale tak, jest to złożone i wiele osób zadaje pytania, jak pewne rzeczy rozliczać, aczkolwiek proszę pamiętać, że jednak pewne uproszczenie jest, bo zasadniczo system sam rozlicza podatników, tak? Aha. Także to tak jest zrobione. Mamy na myśli teraz osoby fizyczne na umowie o pracę, czyli nie przedsiębiorców, o tak nazwijmy to, czy emerytów. Zasadniczo Ministerstwo Finansów przygotowuje zeznanie w systemie. To zeznanie
zeznanie można akceptować, można je modyfikować, można z nim nic nie zrobić. Jeżeli się z nim nic nie zrobi, to ono jest tak jakby gotowe. Tak? Mhm. W ten sposób. Natomiast podatnik może je oczywiście zmienić. Będzie ważna też taka kwestia, że nie wiem, czy pan redaktor pamięta, było coś takiego jak ulga dla klasy średniej. To było głośne. Przez pierwsze pół roku obowiązywała ta ulga. Ona została ostatecznie zlikwidowana, czyli od drugiego półrocza ubiegłego roku ona już nie obowiązuje. Dla większości osób, które miały prawo do ulgi dla klasy średniej, nowe przepisy są korzystniejsze, ale dla części nie. Część osób mogła stracić na likwidacji ulgi dla klasy średniej, ale system przygotuje tak jakby dwa zeznania i osoby, które mogłyby stracić na uldze dla klasy średniej, tą ulgę tak jakby będą mogły w tym momencie zastosować. Czyli jakby patrząc na ten system, jednak widać, że on nie chce narażać na niepotrzebne, negatywne konsekwencje, nazwijmy to, osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. O tak? Czyli jakby jest to tak przemyślane, że to przejście na przestrzeni tych zmian, które w ubiegłym roku się pojawiały, poprzez tak naprawdę dwie istotne zmiany Polskiego Ładu, zasadniczo nie ma być na niekorzyść osób fizycznych. Czyli chce pani na koniec powiedzieć, że przeciętny Kowalski nie musi tak dogłębnie szukać w tych wszystkich dokumentach i sprawdzać, przeciętny, tak? Kowalski nie, aczkolwiek musi czasami popatrzeć, bo być może z czegoś skorzystać, typu na przykład odliczyć jakąś ulgę, o której no już system mu sam nie policzy, tak? Czyli jakby o ulgach trzeba pamiętać samemu. Taka podstawowa ulga, o której trzeba pamiętać, no to chociażby ulga na dzieci, poza programem 500+, które jest jakby poza podatkami, jeszcze przysługuje odliczenie tej ulgi, którą trzeba sobie po prostu samemu uwzględnić, tak? W tym momencie też pamiętając o tym, że jeżeli dziecko już zakończyło edukację, no to ona nie przysługuje, jeżeli ktoś ma tylko jedno dziecko i zarabia powyżej pierwszego progu, ona też nie przysługuje, więc są pewne kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę. Ale zasadniczo to podstawowe rozliczenie zrobi fiskus. Tak. Bardzo dziękuję. Sabina Moczko-Wdowczyk, doradca podatkowy, była gościem Rozmowy przy oknie. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.